Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza Perła Louis. Po zmartwychwstaniu życie Maryi weszło w zupełnie nową fazę. Już niczego się nie obawia dla syna swego. Czas cierpienia, godziny i chwile bolesne należą już do przeszłości. Jezus doznaje radości bezgranicznej. Przeżywa ją, a wkrótce będzie zaznawał niekończącej się chwały w niebie. Jaki spokój dla matki. Tak, ale na Kalwarii stała się ona z rozkazu syna nową matką, bo matką wszystkich ludzi. To macierzyństwo będzie dla niej aż do skończenia wieków bezustannym zajęciem się nami, bo każdy z nas stanie się przyczyną, jeśli można tak się wyrazić, nowych i nie mniej czułych jej wzruszeń i uczuć. Oprócz tego jej macierzyństwa Maryja miała też się stać matką Kościoła, który prowadzić dalej będzie dzieło Jezusa Chrystusa. Te dwa wielkie zadania, matki ludzi i matki Kościoła, nie zmienią jednak w niczym serca pokornej i cichej dziewicy Maryi. Owszem, jeszcze bardziej pogrąży się w modlitwie i milczeniu. Rzecz dziwna, ale którą trzeba dobrze wziąć pod uwagę, a mianowicie, że wszystko, co wielkie, rodzi się w cieniu, a sprawuje w ciszy. I te dwie wielkie rzeczy, cień słodka cichość oraz milczenie, były dopełnieniem pokory Maryi. Toteż, choć pierwsza miała szczęście cieszyć się z widzenia syna swego chwalebnego, Maryja nie pobiegła do apostołów, aby świadectwem swym wzniecić, pobudzić ich wiarę. Ponieważ Jezus nie dał swej matce tego lub podobnego polecenia, Maryja w niczym nie chciała wyprzedzić woli swego syna, Boga. Przecież byłoby rzeczą tak naturalną, gdyby matka oznajmiła zmartwychwstanie syna. Tak, ale ze względu na początki Kościoła byłoby to zbyt naturalne. Chrystus zaś chciał, by Kościół Jego żyjąc życiem nadprzyrodzonym kierował się pobudkami czysto nadnaturalnymi. Nie zabrakłoby sceptyków twierdzących później, że zmartwychwstanie syna opiera się na świadectwie matki. Przeciwnie, Jezus utwierdził wiarę Kościoła w zmartwychwstanie, opierając tego dowody na niewierze najlepszych swych przyjaciół, uczniów z Emaus zniechęconych i trwożliwych, na uporze Tomasza pod pewnym względem zuchwałym, gdy stawiał Bogu warunki, jednym słowem, na niedowierzaniu wszystkich, albowiem brano za wybryki fantazji niewieściej opowiadania o trumnie otwartej, o głazie kamiennym odrzuconym, o prześcieradłach złożonych i o pustym grobie. Maryja stoi poza świadectwami, jakimi są wszystkie pojawienia się Jezusa w ciągu owych 40 dni po zmartwychwstaniu. I tu daje ona dowody wysokiej roztropności. Lecz któż wątpić może, że Jezus raz po raz ukazywał się matce swojej i poufnie z nią rozmawiał? On, który wchodził przez drzwi zamknięte o każdej porze dnia, dla którego przestrzeń nie istniała,
któremu pójść z Jeruzalem do Galilei z wierzchołka gór na brzeg Tyberiackiego było niczym. Musiał zapewne bez uprzedzenia przychodzić do słodkiej matki swej. A ona, przywodząc sobie wtedy na pamięć błogie czasy Nazaretu, słuchała, podziwiała, czerpała mądrość boską i przechowywała w sercu swoim. Bo ileż przyjdzie jej dawać w zasięgu jej działania? Jezus więc już wtedy rozpoczął ów szereg poufnych objawień, którymi aż do skończenia świata miał uszczęśliwiać dusze swych przyjaciół. Rozmowy Jezusa z apostołami były to nauki oficjalne, w których wykładał im ową boską teologię mającą ukształtować Kościół oraz objaśnić cel sakramentów. Rozmowy zaś z Maryją były jakby ową teologią ascetyczną, o której pouczają nie szkoły, lecz poufne przebywanie duszy z Bogiem, wewnętrznym rozumieniem doktryny, Ewangelią serca, głębokim wniknięciem ducha w tajemnicę krzyża. Ile dusz potem pocieszonych będzie nagle tym wejściem Jezusa w ich życie, już to przez drzwi zamknięte lub wśród gwaru tłumu, mniejsza o sposób. Albowiem Pan posiada strzały, które przeszywają wszelkie zapory. Dzień, noc, ruch, nic mu nie jest przeszkodą. Te dotknięcia Boże szybkością błyskawicy w mgnieniu oka odosobniają nas, niestety na bardzo krótką chwilę, od świata, w którym obracaliśmy się. Pozostajemy sam na sam z Bogiem. Oko Pańskie spoczywa na sprawiedliwych. Zatem czyż serce Jego nie podąży za wzrokiem? Maryja nie zapamiętywała się w rozmowach z synem swoim. Poprzestawała na tym, czym Jezus chciał ją obdarzać. I w jej sercu, w jej pokorze, w jej ukochaniu milczenia i cienia nic się nie zmieniło. A dlaczegoż miałoby się zmienić? Widziała Maryja, że serce jej syna zmartwychwstałego i chwalebnego także nie uległo żadnej zmianie. Chwała wieńczy nasze cnoty, ale ich nie zmienia. Jezus przez wszystkich opuszczony, zdradzony, był tym samym dobrym Jezusem, który teraz wchodził do wieczernika w chwili, gdy uczniowie kończyli posiłek i odzywał się do nich słowami tchnącymi radością i pokojem. Nie wspominał o żadnym przebaczeniu. Zdawałoby się, iż uczniowie wcale nie zawinili względem Niego. On jest cały miłością, przyjaźnią, dobrocią. I Maryja czerpała z tego Jezusowego serca niestrudzenie i delikatnie dobrego, swą wielką, wyrozumiałą dobroć w stosunku do nas, swą litość dla nędzy naszej. Wydobędzie ze skały jak w Lourdes źródło żywej wody dla chorych i pragnących. Przytuli do macierzyńskiego serca swego Stanisława Kostkę, strudzonego Alfonsa Rodrigueza. Wesprze go i pocieszy. Zaiste, Jezus zmartwychwstały pozostał sobą. Widzi, że ukochani apostołowie całą noc pracując nic nie ułowili, nie mają co jeść. Więc sam na brzegu jeziora przygotowuje im posiłek. Gdy zatem wyszli na ziemię, ujrzeli węgle nałożone i rybę na nie włożoną i chleb. Rzekł im Jezus: pójdźcie, obiadujcie. Zdumieni, zdziwieni apostołowie nie śmieją się zbliżyć,
a Jezus zaprasza, rozdziela porcje i każdemu z osobna podaje. Ach, zaiste chwała nie zmieniła serca Jego, jak i nie zmieni serca Maryi. Któż zliczy liczbę ubogich, którym później dostarczy chleba, których uzdrowi, wybawi z nędzy, kładąc im jak matka dziecku swemu, niejako kęs do ust. Zatem Maryja, która się wszystkiego nauczyła z ukrytego i boleściwego życia Jezusa, naukę brała i z życia Jego chwalebnego, a z tej nauki czerpała zwłaszcza dla nas. Piotrze, Piotrze, miłujesz mnie? Pyta się Jezus pewnego dnia Szymona. Panie, Ty, który wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. A więc Piotrze mój, paś baranki moje, paś owce moje. Jak to, Panie, po tym, czego się dopuściłem? Zaprawdę powiadam Ci, paś baranki i owce moje. Bądź dobrym, Piotrze umiłowany, bądź miłosiernym, wyrozumiałym, przebaczaj, prowadź do prawdy, kochaj duszę. Oto, czego pragnę, chcę, żądam. A mimo moich błędów, win, upadków, ponownych grzechów, mnogich i powtórnych zdrad, o Maryjo, Matko moja, nawet mi nie powiesz, że masz mi coś przebaczać. Jedynie mi rzeczesz, rób, co Ci Jezus każe. Nic więcej, bowiem istnieje wzniosła delikatność, najsłodszy odruch serca, nie pozwalający nawet na wymówienie słowa przebaczam. Ta delikatność przenika na wskroś serce Jezusa, jest jakby Jego podłożem. I chce On, żebyśmy o tym wiedzieli, o tym byli przeświadczeni. Przebaczenie oficjalne, autentyczne, związane z naszym upokorzeniem się, zostało nam przez kapłana udzielone w konfesjonale. A Pan, który usankcjonował to sakramentalne przebaczenie, gdy widzi nas zbliżających się do tabernakulum, do stołu eucharystycznego, gdy widzi dusze nasze zroszone i odkupione krwią swoją przenajświętszą, odzywa się do nas jak niegdyś do apostołów. Pokój wam, jam jest, nie bójcie się. Czemuście się zatrwożyli, a myśli wstępują do serc waszych? Oglądajcie ręce moje i nogi, że ja tenże jestem. Dotykajcie się i przypatrujcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako daje świat, ja wam daję. Nigdy Jezus nie wypomina nam grzechów naszych, a Maryja na widok tych wszystkich cudów miłosierdzia Bożego czuła, iż serce jej się rozszerzało do rozmiarów niepojętych, albowiem do końca wieków miała w nim nosić z macierzyńską miłością wszystkie pokolenia grzeszników. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.